Państwu, witam serdecznie. Centrum Olimpijskie, więc przepiękne miejsce, historia polskiego sportu. Piotr Nolowski pewnie byłby dumny, że dzisiaj goszczą tak zacnie goście na wyjątkowej imprezie. 24 lutego podpisano umowę, na mocy której Polska Ekstraliga Żużlowa będzie miała sponsora tytularnego, a więc będzie jeszcze więcej energii, jeszcze więcej miłości do sound, do backflipów, do sporej dawki adrenaliny. Miło mi przedstawić Państwu pana Marka Włoszczyka, prezesa zarządu Polskiej Grupy Energetycznej S.A. Pana Andrzeja Mitkowskiego, prezesa Polskiego Związku Motorowego. Pana Wojciecha Stępniewskiego, prezesa zarządu Ekstraligi Żużlowej. Mistrza świata indywidualnego na żużlu 2010 roku Tomasza Koloba. I mistrza świata juniorów 2014, zarówno solowo, jak i w drużynie. Mam pytanko do prezesa. Panie Marku, 24 lutego podpisano umowę. Co gwarantuje ta umowa i dlaczego PGE zdecydowało się wejść w tak ciekawy, ekstremalny sport jak speedway? Proszę uprzejmie. Odpowiedź jest dość oczywista, bo to jest dobry biznes dla PGE przede wszystkim. Jeżeli chodzi o sport żużlowy, sporty żużlowe, my jesteśmy jako Polska Grupa Energetyczna obecni w tych sportach jako sponsor, główny, tytularny, partner już od wielu lat. Przy czym nasza obecność miała tutaj wymiar do tej pory albo eventowy, jak na przykład przy Grand Prix Speedwaya w Gorzowie. Czy Puchar Świata? Czy Puchar Świata, albo lokalny, tak jak w przypadku, no kiedyś PGE Marma Rzeszów, obecnie PGE Stal Rzeszów. Natomiast wraz z przyjęciem w zeszłym roku nowej strategii biznesowej przez Zarząd Polskiej Grupy Energetycznej, w ślad za tą strategią przyjęliśmy także strategię zarządzania marką, promocji marki. No i chcemy, jako że jesteśmy dzisiaj liderem rynku energetycznego w Polsce, mamy aspirację, by umacniać się na pozycji tego lidera. No to chcemy też być kojarzeni z takim, powiedziałbym, silnym partnerem i z taką dyscypliną sportu, która z jednej strony dobrze się kojarzy z energią, z mocą. Tak? Polska Grupa Energetyczna dostarcza energię, dostarcza mocy. Liga żużlowa to są mniejsze emocje właśnie, bo naturalne skojarzenia tutaj przychodzą na myśl. To jest bardzo dobry sposób, uważamy, na promocję marki, na zbudowanie świadomości marki. Chcemy być marką pierwszego wyboru wśród naszych klientów. Zbudować takie przeświadczenie, że PGE to jest silna grupa, grupa właśnie energetyczna, grupa stabilna i odpowiedzialna. Wierzymy, oceniamy, że PGE Ekstraliga dostarczy nam właśnie tego wszystkiego, czego oczekujemy. Panie Marku, a które zagadnienie jest trudniejsze? Łatwiej trafić się na szczyt, czy trudniej się na nim utrzymać? Jedno i drugie jest bardzo ciekawym wyzwaniem. Dziękujemy serdecznie. Drodzy Państwo, zobaczmy, jak to będzie wyglądało na spicie reklamowym. Tu każdy daje z siebie maksimum energii. My zapewniamy jej jeszcze więcej. PGE Polska Grupa Energetyczna. Sponsor tytularny PGE Ekstraligi. Andrzej Witkowski, prezes PZMOT-u, bywalec Gram Fimowskich. Andrzeju, w wymiarze marketingowym i w wymiarze energetycznym, jaki jest walor i jakie są główne zalety podpisania tej umowy trzyletniej z firmą PGE? Muszę powiedzieć, że to jest bardzo ważny dzień dla polskiego żużla i czuję wielką satysfakcję jako z jednej strony prezes Polskiego Związku Motorowego i większościowy udziałowiec spółki Ekstraligi Żużlowej, która zarządza rozgrywkami, że tak prestiżowa marka, polska marka, licząca się na arenie międzynarodowej, a jednocześnie solidny, sprawdzony partner również dla sportu, w tym dla sportu żużlowego. Dlatego dla Ekstraligi Żużlowej podpisanie umowy z Polską Grupą Energetyczną to jest bardzo dobra informacja, przede wszystkim dla klubów, ponieważ co tu dużo ukrywać, większe środki finansowe będą trafiać do klubów. Jeżeli do tego dodamy umowę, którą Ekstraliga Żużlowa podpisała z NC Plus na najbliższe 3 lata, czyli mamy solidnych, sprawdzonych, pewnych partnerów sportu żużlowego w naszym kraju, a jednocześnie Ekstraliga Żużlowa pokazała, że jej wartość wzrasta. Jeżeli byśmy prześledzili drogę kolejnych sponsorów tytularnych Ekstraligi Żużlowej, to jest trzeci, najlepszy, najbardziej prestiżowa marka. Jestem głęboko przekonany, że to, co powiedział pan
prezes Boszczyk, że podjęta decyzja miała znamiona przede wszystkim biznesowe i jest to słuszna decyzja, a jednocześnie, że jest to decyzja, która pozwoli polskiemu sportowi żużlowemu poczuć się mocniej. Z tego tytułu jestem przekonany, że popłynie dobra i tak powiem pozytywna energia do naszych kibiców, a jednocześnie zawody będą bardzo emocjonujące i w sposób naturalny mam nadzieję, że będzie więcej zawodów przy świetle elektrycznym, ponieważ po to wprowadziliśmy jako obowiązek, aby każdy klub miał światło i oczywiście będzie ta energia dostarczana z PG. Rozumiem, że będzie jeszcze więcej zawodów niezależnie od pory roku, czy to wiosna, lato, jesień, porą wieczorową rozgrywane, tak? Spektaklowo. Tak, i będziemy chcieli, żeby stadiony, te, które przygotowują się do modernizacji, miały dach przynajmniej na przykrywający tor, tak abyśmy mogli odbywać zawody nie tylko tak powiem w uzależnieniu od pogody i wtedy jakby się w sposób naturalny więcej będzie się odbywało zawodów wieczornym i również prowadzimy sobotę jako dzień, w którym odbywać się będą rozgrywki. Dziękuję uprzejmie. Prezes zarządu